Wręcz nieprawdopodobne. Chomik, małe, urocze stworzonko, które wielu z nas trzyma w domu jako zwierzątko domowe, może doprowadzić do śmierci człowieka. Jednak ta szokująca historia, która wydarzyła się, zmienia nasze postrzeganie tych małych gryzoni i skłania do zastanowienia się, czy mogą one stanowić realne zagrożenie. Do tragedii doszło, gdy kobieta, matka dwójki dzieci, została ugryziona przez chomika. Choć mogłoby się wydawać, że to tylko drobna rana, sytuacja szybko przerodziła się w prawdziwy koszmar. Ugryzienie wywołało poważne komplikacje zdrowotne, w efekcie czego kobieta zmarła na oczach swoich dzieci. Jak to możliwe, że tak małe zwierzę, które zwykle kojarzy nam się z niewinną zabawką dla dzieci, może prowadzić do śmierci? Aby to zrozumieć, musimy przyjrzeć się kilku czynnikom, które mogą wpłynąć na takie tragiczne wydarzenie. Choć jeszcze nie wiemy na dziś, czy ugryzienie chomika było bezpośrednią przyczyną śmierci kobiety, to możemy wskazać, że nawet takie wydawałoby się niegroźne zwierzę może mieć wpływ na śmierć człowieka. Po pierwsze, choć chomiki to popularne zwierzęta domowe, jak każde inne zwierzę, mogą przenosić bakterie. W jamie ustnej gryzoni, takich jak chomiki, mogą znajdować się różne patogeny, które w przypadku ugryzienia mogą przedostać się do krwiobiegu. Jeśli osoba ugryziona ma osłabiony układ odpornościowy lub nie otrzyma na czas odpowiedniej pomocy medycznej, infekcja może szybko się rozwinąć. W tym przypadku istnieje prawdopodobieństwo, że kobieta mogła rozwinąć sepsę, niebezpieczne zakażenie, które może być śmiertelne. Kolejnym czynnikiem, który mógł przyczynić się do tej tragedii, jest reakcja alergiczna. Choć chomiki wydają się nieszkodliwe, u niektórych osób kontakt z ich sierścią, śliną czy nawet moczem może wywołać silne reakcje alergiczne. W skrajnych przypadkach może dojść do wstrząsu anafilaktycznego, czyli nagłej i ciężkiej reakcji alergicznej, która bez natychmiastowej pomocy medycznej może być śmiertelna. Czy to oznacza, że chomiki są niebezpieczne dla człowieka? Oczywiście. Większość chomików nie stanowi zagrożenia, zwłaszcza jeśli są odpowiednio hodowane i trzymane w czystych warunkach. Jednak, jak każde zwierzę, nawet te małe gryzonie mogą czasem wykazywać agresję, zwłaszcza gdy są zestresowane, chore lub czują się zagrożone. Warto też pamiętać, że chomiki są zwierzętami nocnymi, które nie zawsze dobrze reagują na zakłócenia w ciągu dnia. Jak więc możemy uniknąć takich tragedii? Po pierwsze, odpowiedzialne podejście do posiadania zwierząt domowych to podstawa. Chomiki, jak każde zwierzęta, wymagają odpowiedniej opieki, regularnych kontroli weterynaryjnych i odpowiednich warunków życia. Ważne jest także, by po ugryzieniu przez jakiekolwiek zwierzę, nawet tak małe jak chomik, nie lekceważyć rany i natychmiast zgłosić się do lekarza. Podsumowując, choć chomiki na ogół nie stanowią zagrożenia dla ludzi, to tragiczne wydarzenie pokazuje, jak ważne jest dbanie o zdrowie i higienę naszych zwierząt domowych oraz jak istotne jest szybkie reagowanie na jakiekolwiek objawy infekcji po ugryzieniu. Utrzymanie czujności może być kluczem do zapobiegania kolejnym tragediom. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o świecie zwierząt i interesujących, ale często nieznanych faktach, nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału. Pamiętajcie, że jako patroni możecie wspierać naszą pracę i mieć wpływ na to, jakie tematy poruszamy w kolejnych odcinkach. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.